Witam was wszystkich bardzo serdecznie w custom levelu o nazwie Frozen Past. Jest ze mną Peo. Dzień dobry wieczór. Nie tak. Wiem, o której porze to oglądacie, więc tak się przywitam. Tak jest i to będzie custom, który będziemy przechodzić wspólnie w koopie i będziemy w miarę możliwości sobie wzajemnie pomagać i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że sobie poradzimy. Na ślepo. Tak jest, na ślepo. I coś więcej jeszcze powiesz o tym customie, bo ja nic nie wiem? Powiem, bo byłem taki inteligentny, sobie spisałem podstawowe informacje. Nie to, co mój kooperator. No, jestem leniem niestety. Jesteś lamą. Zobaczymy, kto będzie lamą, spokojnie. Zobaczymy. Jeszcze będziesz chciał ode mnie save'y pewnie. Cześć. Dobra, dawaj. Co tam o tym customie masz ciekawego? Autorem jest niejaki Francesco Venco, jeżeli dobrze się wysławiam. Data wydania 31 października 2014 roku. Ocena na tę chwilę 9,61. Klasyfikacja Cloud Snowy. Oczywiście pobrany custom z TRL.net. Jeżeli ktoś będzie chętny zagrać w tę produkcję, zapodamy linka. Tak, w opisie będzie na pewno link. I co, zaczynamy? Zaczynamy. Nie wiem, ile nam to wyjdzie czasowo, ile odcinków z tego wyjdzie. Na razie nagrywamy. Aha, jeszcze zacznijmy od tego, że ten custom zaczyna nasz wspólny projekt kooperacyjny, który będzie się składał z nagrywanych wyselekcjonowanych custom. Tak jest. Na ślepo. Będziemy tak obaj jest. Nagrywali. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Więc zaczynamy. Dziękuję. Nowa gra. Nowa gra. Uuu, jak zimowo się zrobiło. Snowy. Kompletnie nic nie wiem na temat customu. No ja tylko wiem, że powiem. Będzie ponton chyba od razu na początku. No nie spoileruj mi. Jak ja nie lubię, jak on mi spoileruje. Dobra, nic już nie mówię. Ostatnio wiem, że nie spoilerował lubisz... w golu. Wiem, że nie lubisz pojazdów, dlatego tak mówię. Ja nie lubię pojazdów? No oczywiście, że nie ja lubisz. Ja nie pojazdów. Hello? A, zapomnieliśmy powiedzieć, że to, co wiemy z obrazków na TRL.net, to są te tekstury Stinosa. Stinosa, tak. Tak, no i Struiler Stinosa. Mój ulubiony level strujeczki po prostu... Stinoś? Tak, to był sarkazm. Aha, dobrze. Już się zacząłem bać, że lubisz różne fetysze. Nie no, powiem ci, że gdyby nie te ważki, które tam są, to naprawdę ten level byłby spoko. Gdyby nie labirynt. Labirynt jeszcze ujdzie, ale te ważki naprawdę potrafią zirytować na maksa. Dobra, gdyby nie ta woda, ja już mogę płynąć, już zacząłem. Czekaj, pierwszy zapis. Poczekaj, pokażmy Jezu, co mamy. Ona robi, no. Czekaj, bo ja się zaciąłem już na wstępie. To już pływa. Nie no, po prostu... Dobra, co my mamy tutaj w menu? W menu, tfu, w ekwipunku. Dobra, mamy pistolce. Binokulary. 3 sztuki. 3, 1. Save crystal? No właśnie, what the fuck? 3 save crystal? To co, możemy tylko w okresie... Znaczy mamy... Nie no, przecież ja nie dam rady, jak będzie można tylko... Dobra, ja nie skomentuję tego. Czekaj, ale tu jest drugi save. No właśnie, też to widziałem. Nie wiem, to zaraz zobaczymy, jak to działa. Czekaj, ja zrobię pierwszy save. O, tu jest już save crystal, znowu widzę jakiś. Chyba to, no dobra, no to chyba to się zbiera, ale to dziwne. Jeszcze nie spotkałem się w customach, żeby tak to działało. No wyskocz. Ja nie chcę. Zajebiście, tak. Do wody wleciałem. Kurde, no, płyń. Kurde, dobra, udało się. Tak, zbiera się te kryształki, ale nie wiem o co kaman. Jezus, nie chcę tak. A to trzeba, tak? Zniknęło mi już, jak podniosłem ten czwarty jakby save crystal, to zniknął mi jakby ten normalny zapis z ekwipunku. Ale... Jezus Maria. Pod F5 też nie działa mi zapis, czaisz to? Ja tak nie zapisuję. Dobra, nie ogarniam. Czyli mam 4 zapisy tak jakby do wykorzystania. Dobra. Wiesz co? Nie chcę ja mówić nie zbieram do tego... tych kryształów. Co? Kij z tym, ja nie zbieram tych kryształów. Dobra, walić. Ja płynę dalej. Ja zapisuję normalnie. Ja już teraz nie mogę po podniesieniu tego kryształu. Będę musiał korzystać z tych, wiesz, kryształów. Lama. Dobra, lama. Nieważne, dam sobie radę. Król, Teera, wiesz, ze wszystkim sobie da radę.
I ten, co Michał Znajski w pierwszym poziomie w trójce. Cicho. To były moje początki. Co chcesz? Mhm, podobno zna grę. Fajne strójlary swoją drogą, naprawdę mi się podoba. Hello, strójki, nie znasz? Nie no, jest trochę taki unowocześniony, że tak powiem. Fajniejszy, no tak. Fajnie wygląda. Podciągnięty pod czwórkę. No. Dobra, nie wiem co tu mam zrobić, tam już widzę jakiś detonator. Tylko oczywiście klucza chyba do niego nie mamy. O Boże. Czekaj, ja troszeczkę może zgłośnie. Obsiąsy. Music Vilum. Tu coś to. Jest ciekawego, tylko gdzie mnie to zaprowadzi? Tak, ogólnie nagrywam pierwszy raz custom na ślepo, więc zobaczymy jak sprawdzić. Mi pójdzie. Tak, czekaj, bo dlaczego ja się nie mogę tego złapać, cholerstwa? Czego? No tu są takie, no, detonator w ścianie i ja próbuję tam wskoczyć. Nie mogę użyć, czemu? Czego nie masz użyć? Detonatora. No bo nie masz klucza chyba, nie? Aha, to tak działa. Nie, no chyba trzeba mieć klucz ogólnie. Dobra, ja robię hop wody. Tylko żeby cię nie zamroziło tam. Blum. Jezus Maria, rzeczywiście pasek. No, bo ja już wpadłem raz na początku i właśnie tam się pasek pojawia, więc nie możesz w wodzie być. Ja wychodzę stąd. Ja wychodzę. Czekaj, bo... Nie. I dupa. Tak, właśnie tak ten kop będzie wyglądać. On będzie lamić, ja tu będę jedyny, który będzie myślał na tym, jak to przejść. Jasne. Będę mu wysyłać save'y co chwilę. Zobaczycie. Ja tu jestem pro elo. Tak, ale ładnie to się... No. Dobra, ja tu widzę jakąś szczelinę. No ja jestem ogólnie gdzieś na górze, ale nie wiem co to mi dało w ogóle. Spróbujmy wejść tutaj w górę. Da się tak? Da się. Kurde, zapominam, że nie mam tego zapisu, czyli ja mam tak robić. Aha. Tyryle, weź sobie z dołu i zapisuj normalnie. Dobra, luz, może dam radę taką. Dobra, męcz się. Wyzwanie. Challenge accept. Ja co omijam. Kaman? A, widzisz, bo tutaj do góry trzeba skoczyć z tej pierwszej tak, szczyty. Bo właśnie to są nowe ruchlary, więc wiesz. Ogólnie nie przepadam właśnie w customach za tymi nowymi ruchami, bo ja zawsze o nich zapominam. O, udało się. To nie głupie. Tam coś jest jeszcze. O, dźwignia jest na dole chyba. Ten już jakąś dźwignię znalazł. No, właśnie teraz zauważyłem, jak chyba, że to jest tekstura Spoiler. Dźwigni tylko, ale chyba tam jest dźwignia, o ile się nie mylę. Zaraz tam zejdę, ale najpierw tutaj jeszcze na górze zlukam. Fajna tekstura lodu i wygląda jak... Fuck, zginąłem. Lama. Tam z sufitu spadają jakby kloce lodu. No kurde, no spoilerujesz mi, no. No dobra, i tak nie będziesz wiedział w którym, więc. Ale już wiem, że są. No i tak zginiesz, zobaczysz. No nie, dobra. Wychodź stąd, Naro, droga, wyjdź z tej wody, nie. Jak ja lamię. Dobra, to jest bez sensu, ja to wczytam. Matko, przestraszyłem się. Czego? Kamieni. Ty jesteś też na górze, tak? Tak. Udało mi się. Co to mi da? Tam jest szczelina przy tym filarze. Aha, fajnie. Co? Zabiłem się. Standard. Twoi widzowie też już są pewnie przyzwyczajeni. O, tam jest kryształ zapisu, więc ja go chcę. Moi widzowie lubią, jak ja lamię. Zostanę na po. Tu muszę pozdrowić mojego fana, który się nazywa Ali777. Jezus. Również pozdrawiam. Właśnie. Dobra, mam kryształ. I tu jest ta dźwignia. Fajl objawił. Dobra, czy ja mogę tutaj doskoczyć? Tylko... Kurde, no nie wiem, czy skorzystać z zapisu teraz. Dobra, nieważne, wyskakuj. Halleluja. No ciągaj tą dźwignię, proszę cię, Laro. Jestem na... A, widzisz panie tego, tam jest jakaś szczelina. Gdzie? Tam nie doskoczę. Gdzie ty jesteś w ogóle? Na klocku. A, na tym na górze. Ja tam byłem, ale zaskoczyłem na dół tą dźwignię pociągnąć. I ona mi jakiś tam klocek... przesunęła?
Czekaj. Tylko nie wiem, w którym miejscu, nie wiem, o co chodzi w ogóle. Jezus, dobra. Żyję. Fuh. Gdzie ty masz tę jakąś dźwignię? Na dole, przy wodzie. Jak stoisz na dole, to widzisz ogólnie zapis, ten kryształ zapisu? Jak stoisz na dole, to widzisz kryształ zapisu? Czy nie? Kryształ zapisu? No, taki niebieski, świecący się. Nie, nie szukam kryształów. No, ale chcę cię nakierować na dźwignię. Aha. Żebyś, jak go zobaczysz, to nie, na prawo... Nie, już widzisz, zobaczyłem przy filarze. A, no, to spoko, dobra. A rzeczywiście jest kryształ. No, i tam jest kryształ też, no. Ale tu mi się coś stało, ale... Ja sobie podpłynę tutaj. Czekaj, ja to muszę spadać, bo to... Po co tutaj jest ta szczelina? Aha, nie mogę się rozglądać w tym. To wygląda tak, jakbym ja miał wskoczyć teraz na ten klocek tam na górze, ale jak? To jest czasówka? Chyba nie. Dźwignia jest cały czas jakby opuszczona u mnie, więc raczej nie. Chyba stamtąd. Dobra, teraz chyba trzeba na górę iść. Dopiero teraz, jak się pociągnie, to ją dźwignię. O. Ładnie to wymyśliłem. Jestem sprytny. Ja się tu próbuję skupić. Proszę mnie nie rozpraszać. Mhm. Oni skupianie. Wiesz, już dwa fejle zrobiłem. To nie jest podobne w ogóle do mnie. Dobra, co ta dźwignia mi zrobiła? Właśnie też do końca nie wiem, co ona zrobiła. Nie. Czemu ja tak lamię? Czy to jest jakaś zagadka? Chyba tak. Po co jest ten dół? Nie ogarniam tego dołu. No właśnie też nie ogarniam. To wygląda tak jakby... Ten klocek trzeba było opuścić do tej dziury, tak jak jest po drugiej stronie. Widzisz ten klocek tu na dole, po drugiej stronie? No widzę. No i on jest jakby wsadzony w tą dziurę, czyli ten z góry chyba też go trzeba tutaj wsadzić w ten dół. I właśnie ten jakby drewniany klocek, który zasunęliśmy... Dobra, ten na górze nie ma żadnej dźwigni, hello. Umożliwia nam to, no właśnie... Nie wiem, próbuję się teraz tam dostać na górę, ale cały czas spadam. Lama. I oczywiście zapisać nie mogę, bo mam tylko 4 kryształy. Ale ja przejdę ten custom po bożemu. Rylis, olej te kryształy. Co? Ryly, olej te kryształy. No ale teraz już i tak nie oleję, bo... Bym musiał teraz wczytywać grę i od początku to przechodzi, więc bez sensu, nie. Tiararatam, tiaratatam, tam. Ja mam wygodnie, bo mogę zapisywać ile chcę. No wiem. Ja i tak będę lepszy. Zrobię mniej faili niż ty. Boże, nie mogę się wysłonić. Jedzie mi tu czołg. Dobra, teraz się by przydało zapis zrobić. Ja tutaj nie widzę żadnej dźwigni, no ryle. Ale na górze nic nie ma. Co ty szukasz? Jedna dźwignia tylko była na dole. No dobra, no ale chyba musimy to jakoś zrobić, żeby... No właśnie, próbuję to ogarnąć, spokojnie. Może gdzieś tu coś jest, tylko my tego nie widzimy. Tutaj. Może tam trzeba strzelić ten łańcuch, bo tam jest to na łańcuchu. Czekaj, ale przy tej kolumnie jest, znaczy w tej kolumnie jest taka szpara, może tam coś trzeba zrobić. No widziałem tam, ale właśnie nie wiem. Dobra, poczekaj, najpierw ogarnę tu, tylko żeby mnie nie przygwoździły te kloce lodu tu. No, okej, udało się. Tam nic nie ma, tam jest jakaś dziura jakby. Ale ja tam nie wskoczę chyba. Nie, kurde. To są kolejne kostki. Dobra, spróbujmy. Mnie... Ciekawie ja tam ten... nie mogę wejść. A, dobra, mogę. Klocek, no. Okej, ogarnąłem. Musisz skoczyć na ten klocek i on się obniża. Już mam. Tylko nie wiem, co mi to dało, bo nic się nie otworzyło. Idziesz tam na górę. Pociągnąłeś tą dźwignię, nie? Pociągnąłem dźwignię. Jestem na łańcuchu i nic mi się nie zrobiło. Na jakim łańcuchu? Bo ty jesteś nie na tym klocku, co trzeba. Ty jesteś na tym klocku na tym na środku, nie? Na łańcuchu. W powietrzu. No wróć się na tą platformę taką tam wcześniej, z której skakałeś na ten klocek i tam masz się przesunąć w... Jak patrzysz na tą świątynię w prawo. Na którym łańcuchu ty jesteś, bo ja nie ogarniam. Jestem na górze. Na górze jest taki klocek na łańcuchu, no, na który można wejść. Dobrze, to nie na ten. Wróć się z powrotem tam, skąd skakałeś na ten klocek, na tą platformę. Na którą platformę? Na tą, z której skakałeś na ten klocek z łańcuchem. Nie skakałem jeszcze na inny klocek z łańcuchem. To jest właśnie ten deseń. Dobra, nie potrafię tłumaczyć.
bo Ja chyba też nie nie. wiesz, o co mi chodzi. Dobra, Jezus, nieważne. no. Nieważne. Czego tak failuje? Lul. Ale spoko, bo ogólnie ja nie wiem, co dalej mam zrobić. Tu mi się to przesunęło do... Aha! Ale Dobra, chcesz mi wytłumaczyć... Jezus. Wejdźmy na górę. W takim Też mi razie. wkurza. No nie wiem, jak mam ci to wytłumaczyć. Po prostu nie wskakujesz na ten klocek na środku, bo on ci nie jest w ogóle do niczego potrzebny. Omijasz go tak jakby, biegniesz dalej, dalej tymi... zlodowaciałymi... no... Czy chcesz mi powiedzieć, że ten po prawej, który jest na górze klocek, mogę na niego wejść? Tak. Ten Aha. na górze po prawej, który jest przy ścianie, musisz go opuścić i na niego musisz skoczyć. Aha, fejs, tu leciał. Ogarniesz. Kolejny. Co? Bo ogólnie miałeś ten moment z tymi klocami lodu, które się zawalały na głowę. A właśnie nie wiem, jak to ominąć. Aha, znaczy ja tam szedłem na, no, na shifcie. Na shifcie. A jeden na rękach. A no na rękach chyba też można, nie wiem. Można, bo nic mi się nie dzieje. Tylko klatki A, no to luz, bo ja to na shifcie przeszedłem i mi też nic nie zrobiły. Dobra, co to mi dało? Chyba teraz muszę na ten klocek skoczyć. Dlaczego ja mam 20 klatek? No, teraz jest dobrze. Ale pomysłowe, powiem ci. Taka nie zagadka wiem, bo na sam... nic nie widzę pomysłowego. Taka zagadka na sam początek? Plum. Dobra, tam Ale muszę wskoczyć, weszła. Już widzę. Dziękuję. Fajne! Jezu! O, mam orgazm. O, fuck! Dobra, czaję. No dobra, ale nic się nie stało. Tak, teraz musisz znowu dźwignię przeciągnąć. Wrócić na Znowu? Dół. Tak, bo teraz musisz no zablokować... Jest, no musisz zablokować chyba ten klocek, który tam obniżyliśmy, aby... się on jakby nie wrócił na górę. To było dziwne. Dobra. Nie głupie. Zaraz... Znaczy, gdybyś widział to, co ja zrobiłem, to byś wiedział, dlaczego tak trzeba zrobić. Bo ogólnie jest wejście Dobrze, do tej... Wyjdź z tej wody, Laro! Jak mam wyjść z tej wody? Tu się nie da wyjść z tej wody. Da się. Tak, ale nie w tym miejscu, w którym ja byłem. A nie chcę stracić życia za bardzo. Tu się chyba da jakoś wyjść. Nie kupi ten custom, jak na razie. No, spoko na razie. No dlaczego nie mogę wyjść z tej wody? To jest chamstwo. Nigdzie Lama. Nie mogę wyjść. Lama. O której zaczęliśmy nagrywać? Za 5? Jakoś tak. Dobra, ktoś pilnuje jest, czasu? poczekaj, zaraz sprawdzę. 16 minut. Już nagrywamy? Tak. Jezus Maria. Ja chcę zeskoczyć jakoś na dół. Kurde, tylko jak mam to zrobić? Tu, dobra, tu. Po co ja się bawię i wskakuję do wody, jak mogę tu zeskoczyć? Cyk. I że niby co, ja teraz wejdę na ten klocek w powietrzu i coś się stanie? Mądrego? Na ten na górze tu? No. Nie no, z niego musisz przeskoczyć na ten, który teraz jakby podnieśliśmy i tam jest wejście, tylko tam A, trzeba... A, czyli on nic nie obniży, ani nie podwyższy? Nie, tamten nic, ten na górze, ten na środku Aha. nic, tylko... To ja jestem lama technologiczna. Widać twoje niedoświadczenie. Pieprza. Wiesz, wszystko ogarnąłem, a ten jeszcze nie ogarnia. Nie, no nie wierzę. Pieprza. Nie no, to pierwszy custom dopiero na ślepo, spokojnie. Jeszcze się wyrobisz. Mój drugi, na ślepo. No dobra, ale ze mną. A, no dobrze. No tak, to jest mój pierwszy raz, tak. Dobra, teraz Dobra, chyba... nie wiem jak ty, ale ja już wchodzę do środka. Gdzie do środka? No do tej tam... świątyni? No. No ale pociągnąłeś już tą dźwignię, zablokowałeś ten klocek i tak dalej? To wszystko zrobiłeś? No już jestem w tej świątyni. Oż chodzę. Ty, jestem dopiero teraz przeciągnąłem dźwignię. Przeciągnąłem. Drugi raz? No, znaczy, no tak, no trzeba ją odciągnąć jakby. Bo inaczej się no nie dobra, da tam to ja wejść. Tak, na ciebie, no, niech ci będzie. Powiedz mi. Chyba, że nie wiem, jak ty jak to wejdziesz zrobiłeś. Dobra, nie, no czekam, idź, jak spokojnie, bo tam może też być jakaś zagadka, więc ty ją ogarniesz i mi powiesz, co trzeba zrobić. Ty ja mam się jeszcze tłumaczyć, co ja mam tutaj robić, tak? No idź, nie. Idź dalej, nie denerwuj mnie. Nie, czekam na ciebie. To zrób cięcie może w tym czasie, nie wiem. Bo zanim ja tam dojdę, to trochę to potrwa. Nie, bo moi widzowie będą mieli przynajmniej ubaw z ciebie. Przecież ja nie failuję, tylko po prostu, wiesz, staram się... Rozglądam się za sekretami, spokojnie. Dobra, dlaczego ja mam tak mało apteczek?
Nie, nawet nie wiem, ile mam apteczek. Na razie żadnych przeciwników nie było, więc... No dobra, ale to już mnie martwi, że mam tak mało apteczek. Ja się cieszę. U, tu jest kryształ. O, trzeba to będzie coś go dla ominąć. mnie. Ja mam tylko dwa, więc pozdro, nie mogę teraz zapisać. Ja będę go musiał ominąć jakoś. A nie da się go ominąć? No mam nadzieję, że się da. Nie wiem, jeszcze nie wszedłem w dół, że tak powiem. Dobra, już jestem prawie. To już mogę wejść? Tak. Okej, to wchodzę. Plum. O, dobra. Dzień dobry, panie Kryształ. Ja ciebie nie chcę. No Laro, dlaczego musisz się zaklinować w tak beznadziejnym miejscu? Dobra. Zrobię to może sprytniej. Zaraz mnie coś trafi. Nie bierz tego kryształa. Nie bierz tego kryształa. Ha! Można? Można. Dobra, gdzie ten kryształ? Tutaj, tak? Okej, bo już widzę, że coś mi się tu świeci. O, muzyka jaka fajna. To jest chyba z piątki jakiś motyw, tak mi się wydaje. Nie wiem, miałem przyciszoną muzykę. Tak? Mi się wydaje, że to jakiś motyw z Chronicles, ale nie jestem pewien. Chronicles. Tu jest jakaś dźwignia? Ciągnąłeś ją? Tak, ja już ją właśnie prze... I co ona zrobiła? Aha, otworzyła nam wejście do świątyni, rozumiem, dobra. Żeby już nie musieć... Z świątyni, tym razem. Dobra, żeby już nie musieć, no, skakać tam na górę. Kurde, jaki ty jesteś dokładny tutaj, no. Będziesz mnie poprawiał teraz przez cały custom, no. Woda. Tekstury są zajebiste, w ogóle te przyciski są też takie z dinosa. Plum. No tu jest jakaś woda, ale tu jest krata. No tak. Aha. To chyba trzeba ją otworzyć, czy coś, nie wiem. Tam coś na dole jest pod tą kratą? Nie. Ja wbiegam w WWW-ie. Jezu, cały czas trzymam palec na F5 i cały czas, no, ogarniam, że nie mogę zapisać. Kri jest trochu. Co tu jest? Jest jakaś dziwna muzyka. Jezus. Dobra, tu jest dosyć creepy. Jakieś kości mi się tu walają. O, jest klucz do detonatora. O, teraz słyszę muzykę. Mam nadzieję tylko, że ona nie będzie nas zagłuszać. Co ty tam zobaczyłeś, kurde? Coś mu się wbiło. No, coś mu się wbiło. Dobra, jakiś kielich zdobyłem? Co to jest? Wcale nie jest, tak powiem, wzorowane na trójce. Antidote Cup. Wcale nie jest. Czekaj, bo... Tu jest coś pozamykane. Czy tam coś jest? Czy da się coś podnieść z tych kościelków? Nie da. A nie sprawdzałem nawet. Ja podchodzę do każdej czaszki. Ja zapalę flarę, bo tu jest ciemnawo. Że coś się ukrywa. No, może tak być, że można tu coś podnieść, ale chyba nie. Ale nic się nie dzieje. Dobra, chyba wszystko. Mam kielich, mam ten klucz do detonatora i wracamy, nie? No to wychodzi. Czekaj, pokażę widzom, że mamy klucz. No już pokazałem. Ja nie masz ten kielich też? Jaki kielich? No tam jest taki jakby sarkofag, nie wiem co to jest. Taki tam musisz użyć kontrola i tam ona z tego czekaj, wyciąga. Stój. Czekaj na mnie, bo tego nie zrobiłem. Ale to jest tam na dole, przy tym gostku. No dobrze, no. Kurde, głos tracę. A ja jeszcze nie. To nie jest kielich. No to jest coś a la kielich, no. Ja pierdolę. Co? Sejf kryształu mi się zrobił. Mogę zapisywać, dobra. Zastanawia mnie, jak mamy się dostać do tych przycisków tutaj. Zobaczcie, zostałem zmuszony wziąć safe crystal. To jest niesprawiedliwe. Ale trochę nie ogarniam, dlaczego go wziąłeś i możesz dalej zapisywać normalnie grę. Dum dum dum. Zawsze masz farta. Dum 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 dum. Bo oczywiście ja mam zawsze, no, zawsze wiatr w oczy u mnie, no. No bo ty nie umiesz grać. Cicho. Tak, walnij się mocniej w głowę, Laro. Czekaj, dobrze się otworzyło w przychodzie? Nie, tam chyba nic się nie otworzyło. Dobra, ja idę do tego detonatora i tyle. Też biegnę. No, używaj tego klucza. Ale ładnie oteksturowane to wszystko, nie ma błędów. No, zajebiście. I właśnie model Lary też mi się bardzo podoba. Też jest świetnie zrobione. Jeżeli się tutaj wybuchnie ta ściana naprzeciwko, czy jak to wygląda? Coś wybuchło, ale chyba trzeba motorówką się tam dostać. Jakbym odblokował dalszą drogę do płynięcia motorówką. Oj. Kurde, dobra, nie zapisuję, na razie nie ma wrogów, więc... No to na motoróweczkę.
Tutaj, o, jest Save Crystal, tylko jak ja mam tam skoczyć? Chciałbym to wiedzieć. Nie, panie tego, to tutaj gdzieś? Tu. Okej, okay, dobra, mam trzy zapisy. Wolno na mnie nie czekać, ty jesteś świnia. Spokojnie, no, mówię ci przecież, że tu pewnie zaraz jakaś zagadka będzie i zanim my to ogarniemy, to już tu zdążysz, wiesz, przypłynąć. Kolejna... Aha, dwie zamknięte. Fajna muzyczka nam się włączyła. Tu jest coś zamknięte, też to widzę. Tam na górze jest chyba... Ostrzę muzyczkę. Tam jest na górze kryształ chyba, bo coś mi się tam świeci. Jak ona fajnie wyskakuje z tego pontonu na aniołka. No, śmiesznie, śmiesznie. Tu jest jakaś dziura, ale tutaj nie doskoczę. O, tam też jest kryształ, kurde. To jest pełno kryształów. Tylko jak mam się tam dostać? O, to jest pytanie. Ty wiesz, że robimy różne miniaturki? Spoko. Żeby się nie zlewały. Dobra, spoko, spoko. Ja tu pewnie jakiegoś screena walnę, wiesz, z gry i wrzucę napis i tyle. Aczkolwiek zobaczymy. Jest jakaś woda. O nie! Uff, dobra, nie wleciałem do niej, ale... Aha. Jak mam tam doskoczyć? Inteligentne chyba to było. Trzeba. Co, wskoczyć do wody? Tak. Po co? Do tej małej wody, żeby zobaczyć, co tam jest. Nie no, Laro, droga, proszę cię. Przecież ona jest tania. Dla mnie jest droga. Lubisz może dla ciebie jest tania. Dowcipy? Słucham? Sprośne dowcipy? Przycinacie. Czy lubisz sprośne dowcipy? Lubię. Dzisiaj usłyszałem bardzo brzydki dowcip. No to powiedz. Czym się różni dziwka od lodówki? No, czym? Do lodówki jeszcze wsadzisz jajka. Ja pierdziel. Czuję, że widzowie będą zniesmaczeni tym żartem. Szczególnie żeńska część widowni. Dobra, ja próbuję się dostać na tamtą platformę. O, dobra, udało się. A jesteście. Teraz na górę. Ja tutaj mogę doskoczyć? Co? Mogę. Jestem przy kryształu. Uku. Przy którym? Przy dwóch. Weź mnie, nie denerwuj, ja dopiero tam próbuję doskoczyć jakoś. Oczywiście ja nie mam zapisów. Nie no, stąd nie doskoczę. Chyba, że stąd. Jestem przy dwóch kryształach. Które oczywiście oleję. Jezus. Głupias. Tak, no. Czuko. Mnie też się nie słucha. Takiego prostego skoku nie zrobić. Trzeba być mną. Jezus. Jak jeszcze. Ja mam tam skoczyć do jasnej cholery? Sposobem, panie tego. Nie wiem, jak skoczyć na górę, serio. Jej. Przecież tu z rozbiegu to jest bez sensu w życiu tak. Ja może skoczę. Się tutaj zapiszę, żeby tego nie powtarzać. Cyk. Dobra, ty mi lepiej powiedz, jak tam skoczyłeś. Dobra, mam. No tam miałeś takie. Dobra, już mi się udało. Mam zapis. Czekaj, no tutaj do tej szczeliny nie ma co, bo tutaj jest tylko kryształ. Jest przycisk, okej, okay, mam przycisk. Jaki przycisk? No tu na górze był kryształ i przycisk. Otworzył mi przejście dalej. To czekaj, bo jeszcze przycisku nie macnąłem. A to może w innym miejscu jesteś na górze? Przycisk, gdzie jesteś? A jest przycisk. A jaki ładny dinosaur. Chyba jeszcze jeden musimy odnaleźć przycisk. No. Kurde, Laro, no. Ona się tam nie wpłynie, że tak powiem? No to chyba, znaczy chyba wpłynie, nie wiem. Powinna wpłynąć przynajmniej, ale przecież chyba zginiemy, nie? Bo... No, woda. Woda. Ale nawet. Ładnie zrobili ten kryształ. No, zajebiście wygląda to wszystko tutaj. Bardzo mi się podoba. Ogólnie lubię zimowe klimaty w Tomb Raiderach. No ja nie lubię. Ja uwielbiam. O ile nie ma skutera. No to skuter za chwilę. Weź mnie, nie denerwuj, wystarczy, że ponton jest. O, 6 zapisów mam, dobra. Jezus, ja sobie... Jezus. Fajnie. Tu skorzystam z tego zapisu. A, zrobię to inaczej. Skacz, Jezus. Maria, dobra, udało się na farcie. Coś?
Mam zapis kolejny. To co, próbujemy tam wpłynąć? Gdzie? No tam, gdzie się otworzyło. Ale to bez sensu. No czekaj, zaraz zobaczymy, bo może trzeba tak zrobić. Może to jest specjalnie tak. Myślisz? No, zobaczymy. No to dobra, no to rozkodzie śmierć, że tak powiem. O, dobra, nie zapis. No trochę bez sensu robiłem, mogłem tu zapisać, nieważne. Okej, okay, płyń. Wpływa. Płyń, dobra, wpływa, wiem, ale tu jest takie wyjście chyba jakby. Da się wyjść tu? Da się, dobra. Jezus. Prosto i masz taką po tak, lewej nie, stronie. Nie dotarłem. No. I teraz mam dwie drogi, prawo, lewo. Czekaj na mnie. Spoko, no to ja popłynę w prawo, ty w lewo jak coś, co? Ale jeszcze nie wpłynąłem tam, hello. No dobra, czekam to na ciebie, tylko mówię moją taktykę, kurde. Daj mi dojść. No wiem, że potrzebujesz dużo czasu, żeby dojść spokojnie. A nie jestem szybki Bill jak ty. Jezus, dobra, jeszcze raz. Znowu zlamiłeś? Tak. No proszę cię, powinniśmy zrobić challenge tutaj. Kto więcej zlami podczas... Spierdalaj pana. Ale serio, musimy tak zrobić przy następnym customie. Będziemy zrobimy sobie taki licznik. Aha, i kto więcej razy zlami. Licznik śmierci chyba. No i ty oczywiście przegrasz. Aha. Ale będziesz miał zobaczyć jaką motywację, żeby nie lamić. I będziesz się tak wkurzał, jak zlamisz coś, że... Dobra, widzowie no będą jestem mieli na tym ubaw. Cypelku. No ja też. No to gdzie ja płynę? W lewo? A ty w prawo? Czy jak? Zanim dobrniemy, które moje lewo, które twoje prawo. No nie wiem, no to gdzie płyniesz? Mów. Pojechałem chyba w lewo. No to ja płynę tu. Aha, tu jest zamknięte. A nie, jest guzik. A nie, na klucz. Tu nic nie ma. Chyba tu się nie da wyjść. Oczywiście ja nie mam zapisu, więc trochę zlamiłem. Tu jest zamknięte. Dobra, to ja zginę. A to ogarnij, czy coś jest tam po lewej. Na klucz jest coś? Dziurka? Tak, dziurka na klucz. Jest zamknięte coś. Dobra, czyli musimy znaleźć klucz, tak? Tak. W takim razie... Też jest zamknięte. Jezus. Chyba, że da się to... W takim razie... Nie da się. Ciężki się robi ten kasto. No, bo trochę teraz już... Ja się pogubiłem. Za dużo jest tutaj tych przejść. Drogów, nie? No i ogólnie może coś być pod tą wodą tutaj, bo... Tak to wygląda, jakby coś tam było, ale ja się boję, że znów zginę. W tym głównym holu tak jakby tutaj nic nie ma. Tak, tam już się rozglądałem. Ja jeszcze tu chcę zobaczyć. A dobra, wskoczę. Kupia jesteś i kupia umrzesz. Czekaj, bo tam jest jeszcze jakaś dziura. Ja chcę tam się dostać. Czy tego się dziura? Tu coś jest. O, nie da się tego zobaczyć. No wskocz mi tam. O, da się. Tam jest zapis, ale tu już chyba się nie da. No. Tu chyba będzie powrót, tędy będziemy wracać. Dobra. Gdzie? Nie, nic, tu jest taka szczelina. Ja tam wskoczyłem, ale tam się nic nie da zrobić. Dobra, to jeszcze pozostaje sprawdzenie wody tutaj. O, tu jest coś, ale oczywiście zamknięte. Chyba, że to jest tekstura taka, nie wiem. Pod tą wodą też nic nie widzę, powiem szczerze. Coś, jedna dźwignia, nie ma nic. Tam też nic nie ma. Czekaj, jeszcze raz tam wpłynę. Dobra. Ja oczywiście muszę powtarzać 5 razy to samo. Musicie mi wybaczyć. Nie no, bo chodzi o te zapisy, bo nie mogę, wiesz, wykorzystywać. No wiem. A ja mam dobce. Bo nie muszę. Znaczy, custom względem trudności może nie jest jakiś taki, no... bardzo wymagający. Więc nie szczerze, no teraz już się robi wymagający. Znaczy, chodzi mi o to, że nie ma jakichś przeciwników wielu, ani żadnych takich elementów zręcznościowych, gdzie musiałbym zapisywać co chwilę. Bardziej jest właśnie takie, no, eksplorowanie terenu i szukanie znajdziek, czy tam, no, rozwiązywanie zagadek, aniżeli walka, czy jakieś elementy zręcznościowe, więc... Dobra, ja widzę, że tutaj nic nie ma. Tak, tu coś jest, ale to jest powrót, mi się wydaje. Ale gdzie? Tam, gdzie był kryształ na górze. A bo też wypłynąłeś stamtąd. Tak, ja już tam nie płynę. Nie pływam, bo mówiłeś, że tam po lewej nic nie ma, tam trzeba coś znaleźć, tak? To już nie wpływałem. Tu szukam, w tej poprzedniej lokacji. Tak jakby... Może tak się da? Zaraz lukam. Dobra, to ja też szukam tutaj. Dlaczego ja mam 20 klatek? Hello? Dziękuję.
Hop. Nie wiem, jak z moim miejscem na dysku. Już 30. Ja tam miałem ponad 200 giga. Coś mi się właśnie przycięło. O, wilku mowa. Dobra, poczekaj, wróciłem do tego głównego pomieszczenia z tą świątynią całą. I chyba tu trzeba iść, bo tu jest... Tylko tam to są drzwi, nie wiem. Poczekaj. Tam, gdzie był ten detonator? Tak, tylko nie, tak jakby górą. Jesteś w tej poprzedniej lokacji, nie? To mam się do niej wrócić? Nie, jesteś w tej poprzedniej teraz, tak? To musisz wskoczyć na górę, tam gdzie jest taki kryształ, nie wiem, czy ty go... Ominąłeś go, nie? Tak. Tylko nie tam, gdzie był przycisk, tylko tam po drugiej stronie jakby jest ten kryształ. A tam drugi. Jest tylko jaskinka z kryształkiem. No nie, no tam musisz się opuścić na rękach, przesunąć w lewo maksymalnie i tam jest taka jakby wyrwa i ona przejdzie tutaj dalej i to jest taka jaskinka mała, która jakby prowadzi z powrotem do tego pomieszczenia ze świątynią i z tego miejsca da się wskoczyć do... To ja się pundra jestem. Do takiego okienka, tylko tam są drzwi chyba zamknięte. Jezus Mariana. Dobra, ja teraz zapiszę, nie chcę zlamić. Nie umiem tłumaczyć, więc mam nadzieję, że cokolwiek zrozumiałeś. Nie chrap, to nie ten... Kurde, jak tam skoczyć? To był tryb już wkurwienia. Nie wiem, czy wiesz, o które miejsce mi chodzi. Na razie ja chcę... O, dziękuję. Doskoczyć na górę w ogóle. Ja jestem... wkurzony, bo nie mogę wskoczyć tam. Tylko w ogóle zastanawiam się, czy da się tam skoczyć stąd. Czekam na tutaj takie klatkowanie. Jezus Mariana. Dobra, da się. To jest blok do przesuwania, a nie drzwi. No dobra, jestem naprzeciwko tego kryształku w jaskini. To coś jest? No i wskakujesz tam, żeby się znaleźć przy tym krysztale. A czy doskakuje do kryształu, tak? Tak, no wskocz do tej jaskini, w której jest ten kryształ. Jesteś? Jezus, jaki fart. To chyba tak samo zrobiłeś jak ja, bo ja też tam właśnie tak przyfarciłem. Jezus Nie Maria. Widziałem tego kryształa po prostu. Boże święty, ważki, czy ty to czaisz? Nie wrzesz mi dwie, do ucha. Dwie ważki mi wyleciały, jeszcze się przestraszyłem i jeszcze mnie zatruły. Nie no, po prostu abstrakcja. Oczywiście, spoiler. Ja myślałem, że chociaż tutaj ważek nie będzie, ale oczywiście Tinos muszą być ważki. Słuchaj, Tinos to Tinos. Tylko żeby one mi się nie pokazywały co chwilę. Ja chcę ten kryształ. Okay. Nie. Muszę skorzystać z apteczki. Ile mamy tych apteczek w ogóle? Trzy małe, jedna duża. Dobra. Dobra, jesteś w tej jaskini, bo ci nie wytłumaczyłem tak. Dalej. To teraz opuszczasz się na rękach i maksymalnie w lewo. Już jestem w tej dziurze, tak jakby. A, no to git. I teraz tam przez... A czekaj, wróciliśmy do tej głównej pierwszej tak lokacji. Tak jest, tak, tylko tam masz taką jakby w ścianie, w tej świątyni takie wejście małe. Widzisz? Aha, ja tam musisz wskoczyć i tam masz klocek do przesuwania. I już teraz wiem, jak dostać się do przycisków. Jezu, ty mi nic nie mówisz, że... Co? Tak daleko zaszedłeś. Jak to? Przecież nie jest daleko kawałek. Jak ja mam to przesunąć? Jak ja mam tam doskoczyć? Właśnie też ty widzisz ważki? Ważki. A dopiero w środku są. Aha. Uf, no bo nic nie mogę z tym zrobić. Dobra. Zapis danych. Da się to przesunąć do przodu. Okej. Okay. Widzę, że tam już fail na failu i failem pogania. Tak. Fail failem pieści. O kurde. Jezus Marian. Jeżeli ja sobie to postawię w tym miejscu, to zostawię no sobie miejsce. Kurczę, dlaczego ona mi się odbija od tego sufitu pierdolonego? Przepraszam za słownictwo. Spokojnie. Musisz tam się ustawić tak jakby blisko tej krawędzi. I z rozbiegu. Niby co ja robię? No ty nie wiem co ty robisz. Wagon przywieźli, no. Trochę nie ogarniam, w jakiej ja mam to kolejności zrobić. Dlaczego ty na mnie nie czekasz, Lamo? Ja nie wiem, jak mam to tu zrobić, więc spokojnie. Dopiero myślę nad tym, więc zanim ty tu, no... Zanim ja to ogarnę, ty tu wskoczysz i razem będziemy ogarniać. Na razie myślisz? Przesuwam kloca. Ciągam kloca. Myślisz, że tam wskoczę? A nie wskoczysz? Chcesz już save'a? No. Serio? No. No nie denerwuj mnie, przecież to jest prosty skok. Trzy próby i jesteś. Jezus.
nie Człowiek ten uczy łuk, się na nie błędach. ten Nie rób łuk. tak. Co? Ja zrobiłem za duży łuk przez ciebie. Ustaw się blisko krawędzi. A nie, co ja robię, kurwa? O, ktoś z fajerwerków u mnie strzela. Jezus Maria. Dobra, i tak zjebaliśmy, wiesz? Tak mi się wydaje. Bo jeżeli ja to teraz tu pociągnę, to nie będę miał możliwości wciśnięcia tego przycisku, niestety. A oczywiście wrócić się drugą stroną nie dam rady, bo no, nie udało mam, się w końcu. Nie mam tu motorówki. Udało mi się. Who is the best? Who is the best? Torgus. Ja już tu byłem 5 minut ładnie wcześniej. Ładnie się zjebało. Co? Ładnie się zjebało. A, no właśnie też byłem zdziwiony, bo tak nigdy czegoś takiego nie widziałem w customach. Żeby coś takiego oj, było. Oj, spier dalej, spier masz dalej. Ważki? Dalej, spier dalej, spier. Nie pozwól, żeby cię ukąsiły, bo inaczej spier będzie dupa. Dalej, spier dalej, spier dalej, spier dalej, spier dalej. Druga spier dalej. Nie spier bluzgaj dalej. Tak, nie kąś, no kurde. Nie kąś, nie kąś. No i uciepała mnie, no. No i bardzo dobrze. Co to jest? To wygląda tak samo jak ten blok, może to też się przesuwa. Czy ja tam doskoczę? Gdzie? Do tej jamy ważek? Czy tam wadę nie wiem, nie trzeba? Próbowałem. Chyba nie trzeba. A może dobra, trzeba? Ale... ale wątpię. Po pociągnięciu, popchaniu tego klocka, to tutaj co robiłeś dalej? No nic, popycham cały czas, bo się zastanawiam, jak to wykonać. Bo ogarniasz ogólnie, o co tu chodzi, bo jak popchniesz ten klocek, bo widzisz te dwa przyciski, nie? Nie. Na górze. No masz dwa przyciski. To są przyciski? Nad wejściami, nad wejściami. Czyli to są jedne przyciski. Tak, no nie kojarzysz z Tinosa takich przycisków, jak trzeba tak, było... Tak, kojarzę, ale nie wiedziałem, że to są też jako przyciski. Myślałem, że to są to po prostu jakieś te... No. Ale już taki jeden wciskaliśmy przecież wcześniej. Wiem, ale myślałem, że to są akurat tekstury. Lama. Po prostu. Lama. Architektoniczne. Nie no, to są chyba przyciski. A, bo to się suwa dalej, Jezu, jaka ja... Lama. I wiesz, o co chodzi, bo jeżeli sobie... Wiem, teraz już wiem. Tak, jeżeli sobie przesuniemy tu, to nie mamy możliwości tam wejścia na niego, na ten klocek. I wciśnięcia tego przycisku. Ogarniasz? No... Bo tak jakby ty musisz go pociągnąć w swoją stronę i sobie blokujesz w tym samym wejście. A rzeczywiście, o kurwa. I się tego nie da tak zrobić. O kurwa. To znaczy, dałoby się tak zrobić, gdybyśmy mieli motorówkę. Bo wiesz o co chodzi, można by było wrócić naokoło i tą samą drogą jakby tam skoczyć, nie byśmy wcisnęli. A czekaj, a ja zrobię po to... Ale nie mamy tu motorówki i się tam nie wrócimy. Poczekaj, ja coś wymyślę. Dobra, ja popycham to teraz... Cicho tam bądź! Ja tu próbuję myśleć intensywnie. O Boże, i weź z nim nagrywaj customa. Nie, moja idea poszła się ruchać. Dobra. Tak, to się przesuwa. Już mam rozwiązanie. To masz tam, podsuwasz sobie ten klocek pod tą mordę taką. Jakby naprzeciwko tego wejścia, którym weszliśmy tutaj teraz. Widzisz na ścianie taką teksturę mordy takiej samej jak ta, którą przesuwasz właśnie, klocek? No. No to to jest też klocek do przesuwania, więc tam musisz sobie podsunąć to. I przesunąć tam ten klocek i to jest tajemne przejście. No chyba, że to sekret. Możliwe, że to sekret. Ci? No właśnie na razie nie. O nie, tu jest ogień. Co jest? Ogień. Można się tu zjarać. Fire! Więc ja sobie tu użyję zapisu, żeby już nie suwać tego kloca 5 razy. On posuwa klocka. Jezus Maria, skręć, dobra. O, jest dźwignia. Boże, jakie emocje. Jak na grzybach. Nie wiem, gdzie mi się to otworzyło za bardzo. Nie mam picia i cierpię. Głos cierpi. Mnie gardziołko. Mogę sobie zrobić herbatkę przed rozpoczęciem. No, nie zapomniałem. Dlaczego mi nie zrobiłeś? Oj. Zanim bym ci ją przyniósł, to kurde... Oj. Już by dawno wystygła. Oj. 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 Oj, co się otworzyło? Niech mi ktoś wytłumaczy, co się otworzyło. Bo nie zbyt nie. Ja jestem przeciwny. Jestem przeciwny. O, nieruszający się kryształek.
A, bo tam jest ta dźwignią, czy nie? Lol, tu były znajdźki? Nie wierzę, ominąłem to. Tu jest shotgun i amunicja do shotguna, jakby co. Gdzie? Tam, gdzie zdobywałeś klucz do detonatora, przy tym gościu. I tam, gdzie zdobywałeś ten kielich cały. W cudzysłowie, oczywiście. To wygląda jakby sorry, ale coś gdzie ta... było włożyć, Jezus. Ale chyba nie. Gdzie ta dźwignia to otworzyła? No właśnie, nie wiem, próbuję to znaleźć. Nie wiem, gdzie to się otworzyło. Jakieś kroty. No i tam właśnie był krocek do suwania. Z tego, co zauważyłem, ale na razie nie mogę znaleźć tego miejsca. No dobra, wychodzę stąd. No ja już też wyszedłem, szukam teraz tego. Ale gdzie ty masz tego Huygana? No tam, gdzie zdobywałeś klucz do detonatora i kielich, czyli tam... Przecież tam byliśmy, tam nic nie było. Przy tym gostku po prawej stronie. Tak ukryte, bo tam ciemno było. Ja zapaliłem flarę i właśnie znalazłem przez przypadek. Gdzie to było? Cholera, gdzie to było? No w tej świątyni tam masz jedną drogę jakby do tego. W jedną stronę jest powrót, a w drugą jest właśnie ten gościu z tym kluczem. Dobra, gdzie to się otworzyło? Może tutaj gdzieś? Gdzie ty tu masz shotgun? Po prawej stronie. Po prawej stronie jego prawej. Czego? No tego gościa, który tam... Tyle. Tylul. Trzeba się rozglądać. A mi mówiłeś, że ja się nie rozglądałem w trójce na początku, wiesz co? Ja to kurwa nie jest widoczne, hello. Skandal po prostu, skandal, byś się wstydził. No dobra, ale gdzie te kraty się otworzyły? No próbuję to znaleźć właśnie i za bardzo nie mam pomysłu, gdzie. Może trzeba się wrócić tam i to się tam otworzyło. To prawda, jest możliwe. Że chyba... Fałszujesz. No to było dziwne, co się właśnie wydarzyło. Odbiłem się od niewidzialnej ściany. Da się tędy wrócić? Chyba się da. Czy tutaj coś można... Aczkolwiek to będzie ciężki skok. Nie wiem, czy się jednak da, ale zaraz zobaczymy. Chyba sobie tu zapiszę. Coś robisz z tymi klawiszami? Na razie nic. Bo na razie chyba i tak nic z nimi nie możemy zrobić. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Bo gdziekolwiek byś nie postawił, to sobie zagrodzisz drogę. No tak. Jak tu sobie postawisz, to też nie masz jak wyjść z tej strony. Chyba, że tą klapę tutaj trzeba otworzyć, ale póki co ona jest zamknięta. Aha, po prostu. A z drugiej strony, jakbyś sobie zastawił i chciał wrócić, to nie masz motorówki. Bo bez motorówki tam nie przepłyniesz, bo cię zjedzie. No tak. Dlatego chyba trzeba się wydostać tym samym przejściem, którym się tu dostaliśmy. Tym zasranym skokiem. I szukać coś w tamtej poprzedniej lokacji. Tak mi się wydaje, że to tam się w poprzedniej lokacji otworzyło. Wiesz, co mnie jeszcze intryguje? No. Nie, tam się chyba nie da skoczyć. Czelina w tym filarze koło tej wodnej... Też tam patrzyłem właśnie, ale nie wiem za bardzo, jak to ugryźć tam tą szczelinę. Aha. Nie da się do niej doskoczyć jakoś? No właśnie... Zaraz ogarnę. W sensie, ty mówisz o tym słupie tam przy dźwigni? O czym ty mówisz? No taki filarek, no. No wiem, dobra, wiem. Czekaj, może to ona się potrafi złapać tych przycisków? No popróbuj, może się uda, ale wątpię. Nie. Może pod tą wodą coś się tutaj... Nie, to nie służy jako dźwignia. Nie no, to jest ewidentnie chyba przycisk, wiesz? Tak. Dobra, pod tą wodą nic się nie stało. Jeszcze zobaczę drugi na wszelki wypadek. Ba, a nóż, widelec... Nie. Ani nóż, ani... Dobra, chyba się nie da wrócić tędy. Tak mi się wydaje. Czekaj, bo my lamy jesteśmy. Co, znalazłeś rozwiązanie? Nie, ale jakby podsunąć klocek... Tak, no. Żeby spróbować wejść do jaskini warzek. No to spróbuj, no to jest możliwe, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby tam... Jaskini warzek jest coś. No nie wiem, zlukaj. Ja już nie będę przesuwać, to ty to zlukaj. To ja rucham już ten klocek. Spoko. Miłego posuwania. Ładna ta tekstura podłogi tutaj, te kamyczki. No spoko to wygląda. Ogólnie cały ten kasę mi się bardzo podoba na razie. Jak ktoś powie, że tutaj nie będę doskoczyć, to jest głupi. Chociaż nie spodziewałem się tego, że będzie tutaj tak dużo zagadek logicznych. Jak na custom? Przez rzadki okaz. No, znaczy ogólnie mało przeciwników, dużo nie, zagadek. Nie, nie da się. Ona nie się, że tak powiem, obija. Dobra, trzeba znaleźć
jakiś sposób, żeby się dostać z powrotem do tamtej poprzedniej lokacji. Tak mi się wydaje, że to gdzieś się otworzyło w tej poprzedniej lokacji, ale teraz nie mam pojęcia, jak mam tam wskoczyć. Kurde, no, bo to jest ewidentnie tam. Chyba, że z góry z tego, ale to jest chyba za daleko. Nie, do jaskini Ważek się nie da. Z tego kloca też by się nie dał. Nie wiem, nie wiem, naprawdę. Utknęliśmy chyba. Tak trochę? Tak, zaraz będzie dobry moment, żeby zrobić cięcie, bo już 50 minut i mi się zaraz pewnie miejsce skończy na dysku. A ile już nagrywamy? No 50 minut. Żartujesz? No. Ja pierdolę. A wydaje mi się, że nic nie zrobiliśmy. No, praktycznie cały czas krążymy w tych samych lokacjach. Hmm. Custom nie jest jakiegoś bardzo rozbudowane, ale naprawdę jest pod względem tych zagadek świetnie przemyślany. Czekaj, ja się przejdę do tej dźwigni. Wróć do tej, do tego filarka i zobacz, czy tam się no nie da. No to spróbuj. A ja spróbuję jeszcze raz tam jakoś. Ale... To jest dla mnie zagadka Tomb Raidera. Nie, bo to jest... A, bo to jest za wysoko, lol. Lol. To jest ten sufit zasrany. Gdyby nie ten sufit, to ja bym tam doskoczył. Gdzie ja mam tę motorówkę? Ktoś mi powie? No motorówka jest, została w poprzedniej lokacji, niestety. Jak tam się cofnąć do tamtej lokacji? No, z tej świątyni tym przejściem. Tym, którym wchodziliśmy, tam gdzie zwaliłeś ten klocek na dół. Gdzie ja zwaliłem ten klocek? No tej świątyni. Ja się pogubiłem. Dobra, może się jakoś da. A, wątpię. Znaczy teraz mi się prawie udało. Ja, że wątpię w to? Też nie da w to się wątpię. Wrócić. Lul. Też w to wątpię, ale trzeba się tam wrócić. Ale nie tak da mi się. Tak mi się wydaje, no ale... No to gdzie się otworzyła ta krata? No trzeba... No chyba, że jakoś inaczej się tam da wskoczyć, ale... Czekaj, może tędy? Czekaj, bo ja coś tutaj odkrywam, ale nie. Nie, no to jest wyżej trochę, nie. Tędy się nie da, chyba, że... Nic niestety nie odkrywam. O Boże... Potrzebuję się tylko dowiedzieć, jak się tam dostać, nic więcej. Czekaj, a ja jeszcze stanę tak, bo może coś tutaj na górze jest jeszcze jakaś dźwignia, my tego nie widzimy. Ryly. Kurwa, ryly. Jak się zacięła. Wkurwiasz łatwo, ja nie wiem, po prostu jakiś maliski sobie zapasz, no. Ja się wkurwiam? Nie. Zamiast tej herbatki, to sobie zawsze przed nagrywaniem maliski zaparzeń. Nie, tutaj nic nie ma. Ewidentnie. Tutaj nic nie ma. O Boże, zaraz się wkurzę, naprawdę. Żeby utknąć w takim głupim momencie. Mówi ten, momencie. Co się nie wkurza. I dobra. Dobra, ja proponuję tutaj zrobić cięcie. Ewentualnie jak... pożegnać się z widzami, wstawimy sobie ten odcineczek i drugi odcinek nagramy innego razu. Inną razą? No. I to, że się tutaj pożegnać, tak? No, chyba to jest dobry pomysł. No możemy. No dobra. Musimy pokombinować. Tak, to my sobie pokombinujemy, nie będziemy zaglądać nigdzie tam do poradników. Tak. I przywitamy się z wami, jak już jak znajdziemy wykombinujemy. Rozwiązanie. Tak, tak, jasne. I nie wiem jeszcze, kiedy będziemy nagrywać, ale może jeszcze dzisiaj sobie pogramy po prostu. Tak. Poszukamy. Dobra. To mam nadzieję, to dziękujemy, że... mam nadzieję, że wam się spodobało. Tak jest. Mam nadzieję, że będziecie z nami dalej. Jeżeli się spodobało, to zostawcie oczywiście jakiś komentarz, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał oraz kanał PO. Dziękuję. I możecie się spodziewać więcej takich projektów z naszej strony. Tak, już wybranych kilka koopów. Tak jest. Customowych. I innych gier. Tak. Tak jest. Będą. Dung, co więcej. Na przykład. Tak, Dung. Już kiedy ty zapowiedź jego dawałeś? O, Jezu. Z rok temu? Może z półtora? Ale na pewno wszystko, co obiecaliśmy, wszystko się pojawi. O to nie musicie się martwić. Czekaj, lol. Co, znalazłeś coś? Lol. No nie gadaj. No lulnes. Nie gadaj, no już się pożegnaliśmy. Wszyscy widzowie się nastawili na to, że już koniec. No lulnes. Tu jest co? Kryształ. Gdzie? No. W tym sarku. On został. Nie wiem, co powiedziałeś, bo cię zerżniło. W tym sarkofagu został kryształ. A, to widziałem, ale nie da się go tam podnieść ani nic. Ale my już go wzięliśmy. Próbowałem. Tak? No wzięliśmy go razem z tym pucharem. A możliwe. Ja, do czego jest ten puchar? Właśnie nie wiem. Na razie nie widziałem żadnego miejsca, gdzie można by było go użyć. Latamy i przyciskamy jakieś guziki, a to może ten puchar gdzieś trzeba.
Właśnie próbowałem tam przy tych płomieniach, przy tych statuach z płomieniami, nie wiem jak to Ty nazwać, jeszcze słupach. nagrywasz? Tak, jeszcze nagrywam. Ja też. Znaczy, zaraz spokojnie, zaraz zakończymy, ale mówię ci tylko, że... Możemy poparcie, a tu. Już próbowałem i też na to wpadłem i nic się nie działo. Aha. Spokojnie, Torgus o ja wszystkim taka lama pomyślał. Dopiero teraz dochodzę do takich wniosków. Dobra, żegnamy się, już nie przeciągamy tego, więc trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!